Panie ministrze, u schyłku kadencji na stanowisku konsula generalnego w Nowym Jorku chyba jest czas na wspomnienia. Jak wyglądała droga do tego zaszczytnego stanowiska? No rzeczywiście to jest schyłek, ale kadencja była wyjątkowo długa, bo będę w Nowym Jorku 6 lat i może jeszcze 2 miesiące. Także jestem w tej chwili jednym z najdłużej pracujących polskich dyplomatów, zaraz po dwóch ambasadorach, jednym ciosku z Moskwy, a drugim kułakowskim z Brukseli. A droga. Proszę pani, w 1988 roku, jeszcze w czasach jaruzelskich, ten cały rok spędziłem w Ameryce, najpierw jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, a potem pracowałem w Nowym Dzienniku. W sierpniu 1988 roku, tu na ulicy, pod konsulatem, gromadziły się niewielkie grupki ludzi, sympatyków Solidarności. Jak pamiętacie państwo, w sierpniu był strajk w Stoczni Gdańskiej, ten, który jakby zaczął ten proces polityczny, który potem zaowocował okrągłym stołem, więc myśmy tutaj stali na chodniku i krzyczeliśmy: Lech Wałęsa precz z komuną! I nigdy mi do głowy nie przyszło, że za 2 lata będę w środku. Był to okres, kiedy składając też w Nowym Dzienniku do druku moją książkę Duch Rzeczpospolitej, zakończyłem ją takim zdaniem, że ja już chyba nie doczekam upadku komunizmu, ale moje dzieci na pewno, on wziął i upadł rok później. Taka właśnie była droga. Po prostu, kiedy właśnie wziął i upadł, minister Skubiszewski, pierwszy minister spraw zagranicznych rządu Niepodległej Polski, rządu premiera Mazowieckiego, tak jak inni ministrowie spraw zagranicznych państw pokomunistycznych, miał ten zasadniczy dylemat, że trzeba kimś szybko zastąpić tych pracowników, chciałem właśnie powiedzieć, służby zagranicznej, a prawie, że powiedziałem służby bezpieczeństwa. Po prostu trzeba było sięgnąć po zupełnie nowych ludzi, żeby tych dwóch zawodowców, którzy pełnili tu zupełnie inne role, zastąpić kimś innym. Więc tak właśnie jakby Skubiszewski taki apel ogłosił, wręcz, żeby się zgłaszali ludzie, którzy mają pewne doświadczenie z danym krajem i chcieliby mu pomóc w tym przekształceniu twarzy polskiej służby zagranicznej, więc ja miałem trochę z Ameryką flirtu. W sumie spędziłem tu 1,5 roku w różnych kawałkach, najdłużej właśnie w 1988. Podobnie ambasador Dziewanowski w ten sposób się znalazł w Waszyngtonie. Czy mógłby Pan wymienić najmilsze momenty, jakie dane byłoby Panu przeżyć, sprawiając ten urząd? Tak, otóż jeden z tych momentów leży w tej kasetce. Otóż to są takie dwie pieczęcie. A jedna jest szczególnie ważna. Otóż, proszę Państwa, zaraz po przyjeździe tutaj moim, zgłosił się do mnie konsul, hrabia zresztą, pan znany szeroko Polonii tutejszej, pan Kazimierz Krasicki, ostatni żyjący konsul przedwojennego konsulatu, który się mieścił gdzie indziej. Ten budynek, jak się śmieje, jest najlepszym zakupem komunistów na Manhattanie, został kupiony w okresie wczesnego Gierka. Przed wojną konsulat mieścił się wyżej, w tych rejonach, gdzie obecnie jest misja przy ONZ-cie, i wręczył mi przechowaną przez te wszystkie dziesięciolecia od czasu cofnięcia uznania rządowi londyńskiemu aż do dzisiaj pieczęć przedwojennego nowojorskiego konsulatu. I ta pieczęć jest taką jakby symbolem ciągłości II Rzeczpospolitej i III Rzeczpospolitej. I wróciła na swoje miejsce, ona nie jest używana, ale jest symbolem i to było najbardziej wzruszające. Druga pieczęć jest to pieczęć, też ma wartość historyczną, pieczęć konsulatu polskiego w Baltimore, który nigdy nie zaistniał. Konsul płynął batorem do Ameryki, wtedy nie było połączeń lotniczych, wypłynął w sierpniu 1939, dopłynął we wrześniu 1939, kiedy już wybuchła wojna, konsulat nigdy nie powstał, pieczęć nigdy nie była używana, wręczyła to wdowa po tym konsulu. A druga niebywale miła sprawa to jest ta Matka Boska Ostrobramska, która wisi nad moim biurkiem, którą mi też wręczył zaraz po moim przybyciu najstarszy żyjący dyplomata przedwojennej Polski, już nie żyjący niestety, świętej pamięci,
pan Michał Budny, którego zresztą i hrabiego Krasickiego, i pana Michała miałem honor potem odznaczyć za ich wierną służbę Rzeczpospolitej i społeczności polskiej, bo potem pełnili wiele eksponowanych funkcji wśród Polonii, wysokimi oznaczeniami państwowymi nadanymi przez prezydenta Lecha Wałęsę. Pan Budny już przeniósł się do lepszego świata nie tak dawno i on jest Wilniukiem i wręczył mi tą właśnie Matkę Boską Ostrobramską. On pracował w Waszyngtonie, przed wojną był pierwszym sekretarzem ambasady. Wręczył mi Matkę Boską Ostrobramską, od tego czasu ona tutaj wisi przez tych 6 lat na ścianie, może mnie od złego chroni, ona wróci ze mną do Polski, bo jest moja i będzie pamiątką tych lat tutaj spędzonych. I to były te najmilsze momenty na pewno. Były też na pewno chwile napięć i stresów. Na pewno do tych należy pamiętny incydent pod kościołem w Passaic. Czy mógłby pan, panie ministrze, na moment wrócić do tego zdarzenia? Pani, no cóż, ja chciałbym, jeżeli bym do tego typu zdarzeń wracał, czy do pewnych opinii na mój temat wyrażanych w różnych pisemkach, to chciałbym powiedzieć po prostu, przebaczam i sam proszę o przebaczenie. I wydaje mi się, że to jest najsłuszniejsza formuła. Ja naprawdę do tych ludzi nie czuję nienawiści. Jeśli się wygłupili, no to się wygłupili. Nieraz się ludzie wygłupiają. Myślę, że może moja praca tutaj 6-letnia jest wystarczającą obroną mojej osoby i tego, z czym przyjechałem, z czym wracam, i ocenę pozostawiam państwu. Dziękujemy panu za rozmowę, dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia. Do widzenia państwu i dziękuję. Do zobaczenia. Jak mówią turyści, do zobaczenia gdzieś na szlaku. Nie wiem, jak te szlaki będą prowadzić, ale na pewno się jakoś zobaczymy.